zaczęliśmy to maratonem na rolkach. Pięknie, 300 osób na rolkach jeżdżących wokół Błoni, coś fantastycznego. Aktywność cały rok, w zimie morsowanie, w lecie rolki, trzeba się ruszać, trzeba coś robić. Rywalizacja była naprawdę bardzo trudna. Przyjechało sporo zawodników z Polski, jak i z zagranicy. Przyjechałem tutaj wygrać. W poprzednich edycjach udawało mi się również osiągać tak dobry wynik. Lubię się ścigać w Krakowie i cieszę się, że dzisiaj mogłem tutaj być. Czy trudny był bieg? Generalnie był dosyć trudny, ponieważ mocno wiało. Aczkolwiek trasa jest co roku taka sama. Generalnie byłam pewna tego, że na pewno dobrze się przygotowałam do tych zawodów, ponieważ mieszkam w Krakowie teraz, studiuję tutaj i trenowałam tutaj codziennie, także miałam taką pewność psychiczną, że jestem przygotowana na ten bieg.